na szokująco dobrą ofertę z dodatkowymi kanałami i nową odsłoną internetu światłowodowego. Telewizja kablowa Telcab. Lubimy zaskakiwać. W sobotę 24 marca halę sportową Zespołu Szkolno-Przedszkolnego imienia Kopernika w Nowej Wsi zapełnili uczestnicy turnieju piłki nożnej Komorów Cup. 10 zespołów podzielonych na dwie grupy rywalizowało o prestiż, wyróżnienia i nagrody. Trzecie miejsce w tym turnieju wywalczył Legion Pierwszy Pruszków, drugie miejsce FC Komorów, a pierwsze Partyzant Leszno. Puchar dla najlepszego bramkarza zdobył Jonasz Kuś z Legionu Pierwszego Pruszków, dla najlepszego strzelca Wiktor Kowalczyk z Partyzanta Leszno, a dla najlepszego zawodnika turnieju Emre z GLKS Nadarzyn. Pierwszy taki tego typu turniej FC Komorów Cup, organizowany przez Akademię FC Komorów. Super inicjatywa, super organizacja. Przede wszystkim mieliśmy tutaj na celu promowanie piłki nożnej, ale też dla gry dla dzieci, tak? Żeby te dzieci miały jakąś korzyść, żeby ta sobota była pod znakiem aktywności, pod względem radości, atrakcji dla tych dzieci. Więc pierwszy raz, mam nadzieję, że nie ostatni, aby do przodu. No super, pierwszy raz wyszło nam to rewelacyjnie. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i słodkie upominki. Organizatorem imprezy był Uczniowski Klub Sportowy FC Komorów oraz Promotus, a patronem medialnym Telcab Pruszków.